Witam gorąco na moim kanale i zapraszam na kolejny odcinek. Skończyliśmy jakoś w stroju, widzę, nie umundurowanym. I trzeba się przejść chyba i przebrać. A co to za nowa jakaś ikona? Rozgrywana misja. Pierwszy raz widzę. Jakaś nowość. Zobaczmy. O co tu chodzi? O, nie ma ich. Zawsze tu stali we dwoje. Może muszę zagadać? Czy wychodzicie? Od kiedy? Zawsze stali w tym miejscu, a teraz się poruszają. Kurka wana. Hey, what's up? There's nothing much going on right now. Next time, maybe. O, super. A pani? Koleżanko? Hi, Jess. Anything up? Well, nothing much going on right now. Well, then, see you. No to o co chodzi? Do szefa? Szefie, szefie, co jest? So, what's going on? It's pretty quiet just now. Just carry on with your work. All right, I won't disturb you any further. Piękne ucho mojego partnera. Ej, nie te drzwi. No to nie wiem o co chodzi. O, tu pączki są. Może te pączki miałem zjeść, a nie... no, na stacji benzynowej. O co tu biega? Kwiatek mam podlać? Czy co? Dobra, przebierzmy się na początek w odpowiedni strój. Może teraz? Zagadajmy. Anything exciting been happening? Nothing much has been happening, really. Well, then... See you. Fajnie. Może w tym pokoju obok? Coś tego się pokazało nowego? Czy nie? Napady. Niedostępne. Sieranie. Czyli tych mam niby 7, wypadków mam 11, a sprzątania nie mam nic? Jak to? Się sprzątałem już. A i ta gra normalnie. O, to można levele podnosić? Nie, od 15. A tutaj jak? Też od 15. Dobra, to myślę, że dzisiaj pójdziemy to posprzątać. I jeszcze widziałem w progresie, że muszę fotę uszczelić. Wtedy będziemy mieli no już 14 level. A może tu coś? Dobra, może jak już napocząłem misję, to się robią nieaktywne rzeczy. No i rzeczywiście na mapie zniknęło ta tablica korkowa jakaś. Okej. Biegaj. Stephen. Jak ja go nazywam? W ogóle jak on ma na imię? Już tyle odcinków nagrałem, a nawet... Nie wiem. A czemu mam do tej bryki iść? Serio? A nie radiowozem? Dobra. Aha.
To może po prostu muszę tak wymusić i będzie git. Dispatch to all cars. There are reports of obstacles on the road. They must be removed at once. Foxtrot 1, we'll take it from here. Jademy. Pytanie, czy po drodze jakieś zdjęcia by były? Czy tu jakiś patch był w międzyczasie, bo jakoś tak nie pamiętam, żeby ta linia pomarańczowa była aż taka pomarańczowa. Dobra, czyli zdjęcia mamy tam po lewej. Ale lipa. To może zróbmy tak, że telepnę się w ten sposób. Pojadę zrobić te zdjęcie, zbadam kolejny telefon, tam widziałem, nie, trójkąt chyba trzeba zebrać. Telepnę się znowu i pojadę posprzątać drogę. Myślę, że to jest dobry plan. Szczególnie, że zdjęcie już jest niedaleko. Pewnie te przepiękne wiatraki trzeba będzie swocić. Cudownie. Oj. Jakby mnie ciężarówka pyknęła. Dobrze. Wyciągaj aparatos. Bo raczej chyba to. A ten. Chciałem powiedzieć, że jedyny, który się nie kręci, ale nie tylko ten się nie kręci. Dobra, czyli fotka z poczką. 14. I co my tu mamy zrobić? Suwa mamy. Zaliczyć dwie nauki jazdy suwem. I zbadać. Tak? Traffic control. Kurde. Cóż to jest traffic control? Przydałoby się spolszczenie do tej gry. Ale jakby po kolei. Bierzemy trójkąta. Oh, a warning triangle. Pójdziemy posprzątać drogę. I zaliczę te dwie jazdy. Suwem. Nauce jazdy, czy tam. Na testach. Czy na torze przeszkód, nie wiem jak to. Nie no, szkoła, nauka jazdy. Tak mi się wydaje. Dobra. Żeśmy wsiadli. To się telepnę tutaj. I myślę, że będzie cool. Po drodze jakby dojechał tu. Prędkość staguje komuś. Może w końcu złapie jakiegoś amatora szybkiej jazdy. Bo jeszcze mi się nie udało. Oj. On tamten szybko pojechał. Łap go. Ale dopina normalnie. Czy się jak do niego podjadę, to już... O. I oni zwalniają, bo korek się robi przed nimi. Taka lipa. Może i by przekroczył tą prędkość, ale... Oni praktycznie, no, lewym pasem nie jadą. Dobra, mamy miejsce wypadku. Ale śmieci powywalało. Okej. Okay. No.
jakby w sumie trzy pufy zbierać, mogłem sobie, no, mieszkanie umeblować. Okej, czyli tak, zakładamy, porozstawiamy pachołki, całe cztery. Może się uda szybko to zrobić. I jeden jest. Drugi, panie, o. Ptaszki ćwierkają. Cóż chcieć więcej? Okej. To mamy z głowy. Teraz pozbierajmy. Rozumiem, że tylko jedną rzecz na raz potrafisz. O, jakie stogi siana, znaczy ten bele. Kurde, a mogłaby się jakaś akcja dziać, nie wiem, w zimę, w jesień. Szkoda, że nie ma zmian pór roku. To by było nawet ciekawe. Na przykład by był lód na autostradzie i trzeba by było, nie wiem, jakąś straż wezwać, posypać piaskiem. A tak, to tylko piękne lato. I trzecia pufa. To chyba musiał jakiś ten meblowy jechać z Ikei. A nie, bo to są złożone pufy. Ikea tak nie ma chyba gotowych. Ale z drugiej strony mamy jeszcze trawę teraz. To jakiś ograniczy by jechał, nie. Szkoda, że ten mój partner tylko stoi się, patrzy. Jak ja zbierałem pufy, to mógłby pozamiatać kolegę. Powiedzmy, jakbym grał kobietą, to bym miał partnera też faceta czy kobietę na przykład. To by było takie, no, niepoprawne politycznie, że grając z kobietą, ja musiałbym zamiatać, a on by stał. W dzisiejszych czasach takie rzeczy to, no, nie przychodzą. Dobra, ja się podśmiewam. Zdejmuj kamizelę. Opuszczamy teren. W sensie uciekamy. Dobra, chyba wszystko jak trzeba. Sorry, że tak stanąłem. Czyli udajemy się na komisariat zmierzyć się z SUV-em. Dobra. Traffic control. To może po drodze zrobię, jeżeli ogarnię, o co chodzi. I znowu mi się to pokazało, ta tablica. Rozgrywana misja. No zaznacz. Coś. Masz ciekawości, muszę zobaczyć, o co to biega. Ale jeżeli to by było coś ważnego, bym jakąś misję grał, to by mi nie pozwolił pobocznej wziąć. O, jak ja w sumie blisko jestem. No pewnie, że ja. Foxtrot 1, we'll take it from here. Okej. Muszę sobie odznaczyć. Dobra. Ale znowu taka lipa. Oni ciągle w tym samym miejscu te same misje zaznaczają. Czyli tak, będziemy się ścigać i to zawsze w tym dokładnie miejscu się to zaczyna. Dobra. Może będę wygodny, ale... W końcu jestem policja, co mi mogą. Jadę pod prąd.
wypad koleś. Tak trzeba, niestety. Tak trzeba. Okej. Okay. Teraz musimy wykręcić. Ach, ta akcja się zaczyna. Chyba helikopter słyszę. Wow. Super. O, kolego. I co, odjeżdżasz mi? O co chodzi? Dobra. Chyba go w planer wywaliło, coś tak czuję. Może jemu zbadam prędkość, z jaką jedzie? Dobre by to było. Ten helikopter nade mną to chyba tak bez sensu leci. Chyba z 5 minut mi zajmie, zanim go posteguję. Bo może powinienem do niego strzelać. Na pewno jakby uciekał kierowca, to by kierunkowskazy włączał. O, kobieta. O, ładnie, ładnie. Niedobra kobieta, niedobra. No i fajnie. To jedziemy panią odwieźć. Niedobra kobito. A trzeba przyznać, że dosyć często kobiełki tutaj łamią przepisy. Znaczy no, że łamią, no to okej, ale nie spodziewałbym się, że ucieka przed policją kobieta. No ale w sumie równouprawnienie, już wspominałem. Poza tym GTA 6 też będziemy grać kobietą. Tak trzeba. Chociaż do premiery GTA 6 jeszcze przypuszczam, że ojej. Jak w 2025 wyjdzie, to będzie dobrze. Przynajmniej może jakieś kolejne remaster piątki zrobią w międzyczasie. To się ogra. Teraz właśnie w tym tygodniu jest jakaś promka na GTA 5. W tej Alanowej, oświeżonej wersji, ale 70 zł wychodzi to trochę jeszcze jak za taką grę. Za dużo jak dla mnie. Za 3 dychy to bym kupił. No i fajno, żeśmy złapali. Minuta 25, czyli nie mamy żadnej nagrody fajnej. A może mam z tobą, kolego, pogadać coś? Hey, what's up? What is it? So, what's been going on with you while I've been away? I was working, wasn't I? Yes, but apart from that, you don't work 24/7, do you? Actually, I do, basically. And what does your wife think of that? Nothing. We're separated. To be honest, you've always been married to your work more than to your wife. I know. Oh, separacja jest. I ten go pocieszyłem, mówiąc mu kawał. No dobra, spoko. Co ja tutaj mam? Co to jest za tablica? Chyba, że to po prostu pokazuje mi tą tablicę, żeby się poczęstować. Dobrze.
idę tym SUV-em, poganiam trochę. Gdzie to jest? Jeszcze raz spojrzę. A zakończ dwie nauki, znaczy tam wezwania w nauce. SUV-em, dobra. SUV. To co tutaj mamy? Czyli łatwe zakręty. Dobra. O kurka wodna, wana wziąłem. Co za cipa ze mnie. No dobra. Miał być SUV i jest van. Przynajmniej się rozgrzeje. I czemu nie jest kabina? I czemu ten samochód się rusza? Bracie. O! Nie słyszałem, żeby takie checkpointy były. Czyli jednak coś rozwijają tą grę. Czy tam ulepszają. O, słyszałem, że w pachołek wjechałem. Nie no, serio, tego nie było. Przed patchem. No ta jednak nie, gwiazdka. Cały ja. Czyli miał być SUV policyjny. Może tym lepiej mi pójdzie? Zakładają, że jest jakaś różnica w prowadzeniu tych aut. Myślę, że jechać wolno to jechać, ale przynajmniej w opony i pachołki nie wjeżdżać. Przynajmniej. Bo to jednak sekundy dodaje jako karę. Już trochę lepiej. Czyli poniżej 30 sekund by było co? 3 gwiazdki, czy? No tak. To 2 sekundy by mi zabrakło. Ale nie miałem punktów karnych. Czyli może to takie pierdzenie to nie jest, że w pachołek wjechałem, tylko że no, jedną gwiazdkę straciłem. Dobra. To jeszcze drugi. I powinniśmy zaliczone mieć. A tamto trzecie najwyżej. Za expa wykupię i tyle. Będziemy mieć 15. Level ranking. I wtedy nam się odblokują nowe misje. Ewentualnie utrudniona wersja starych misji. To też może być ciekawe. W sumie nie wiem, co oni tu opony pododawali. Aha. Dostałem sekundę kary za opony. No ale mam zaliczone. No. I tu dam najwyżej te 800. Chociaż tutaj jest napisane wyraźnie, że zatrzymać do kontroli wymagane sprawdzenie dokumentów. No ale okej, no mam te 5200, to bez przesady. I mamy właśnie, mamy 15 czy dopiero? Nie, no mamy 15. Prowadź SUV-a 5 km. 2 zdjęcia zrób. A to chyba nowe zadanie jest.
Idziemy. Widzę, że znak zapytania się pokazał. Co oznacza, że mamy nową rozmowę. Coś tak czuję. O. Tu się coś pokazało. How are you getting on? Have you got anything more on those races? Not yet. I dug out the files on your accident and went through them again to see if we might have missed something. And what did you find? You and your partner at the time had just finished a routine traffic control. Then you noticed several vehicles that were speeding recklessly on the highway. So you took up pursuit. You hit one of the cars in the process. But the speeder was much faster than you, so the maneuver catapulted you against the guardrail. How the heck could I have forgotten that? Human nature, I'm afraid. Well, your partner Holger, who was driving at the time, consequently quit the force. It's a pity he left. But that's all the more reason for me to catch these fellows. For my own sake and for Holger's. Katapultowało mnie. dobra. O, znaki, wykrzykniki, to rozumiem, że do nich. Hey, how's it going, you guys? Any news about our races yet? They're not our races. Your photo was quite a help to tell us what section of the motorway these people are using. However, this is definitely not their only racetrack. That's why we want to mark the spots on the map where their cars have been spotted most frequently. It has. Not really much on it. Not to say nothing at all. We haven't even started yet. But now that you two are here, do you think you could possibly take over the observation job? Pewnie. What do you want us to do? In the evenings, you should post people of various spots on the motorway to keep an eye out for these souped-up sports jobs. Then we mark the sightings on the map. This will create a pattern which will help us to work out their actual race tracks. This is a plainclothes job. Let's get change and off we go. Idziemy się przebrać. Spoko. A czemu to tak się rozjaśniło nagle? Nastała era oświecenia. To jeszcze zanim pójdę, zobaczę. Bo to się wieczór zrobił chyba. Bo się światło zapaliło. To się jeszcze nie odpaliło. To może już będę mógł zrobić? Nie. Czyli w następnym odcinku będziemy to chyba robić. Jak nic. Na razie idę. Tę misję zakończę. Wsiąść do swojego samochodu. To ja mam swój samochód. Jakaś mgła. Nie wyłączyłem. A gdzie mój partner? Zteleportował się. No to jadymy. Przepraszam, że zaraz mój partner strzeli jakąś gadkę motywacyjną. Albo i będzie milczał. Jedziemy, jedziemy. Ciągle mnie zastanawia ten punkt na szybie, co się tak migocze. O, ale tak w sumie chciałem pochwalić, że jadąc w kabinie w środku już mi ten... głowa nie wyskakuje na zewnątrz. Kurde. To już można by powiedzieć... Po raz czwarty powiem, musiałbyś patrz w międzyczasie, czyli opyla się odstawiać grę na tydzień, dwa. No ale miło, że w
twórcy gry nie zapomnieli o swoim produkcie i coś tam łatają. Jeszcze jakby zrobili wersję na Xbox Series X, to by było fajnie. No i mam nadzieję, że nad lusterkami działają. Tak patrzę, bo tak zdawało mi się, że może coś zobaczę w lusterku. Okej, zbliżamy się do naszego punktu. O, wesołe miasteczko, idealne miejsce dla race wyścigów. I co, muszę tu stanąć? Będę obserwował, czekał. So, this is where we'll start our watch. I'll take the photos, you evaluate them. And what am I to look out for? New or illegible number plates, spoilers, stickers, or flashy paintwork. So, things you can see so well in these lighting conditions? Okay, it's not ideal, but they're much less likely to spot us. And to give us cover, we'll pretend we've had a breakdown. So, shall I put up the warning triangle? Good idea. So, ready, steady, go! Sesję foto. Aha. A i zaraz. Muszę najpierw trójkącik wyjąć. Tak myślę. Czy nie? Gdzie mam trójkącik? Już myślałem, że kamizelkę odblaskową mam z napisem policja. Gdzie on trzymał ten trójkąt? Wróć do swojego partnera życiowego pewnie. Aha, czyli tak jakby ze spoilerami czegoś szukamy, tak? To całkiem przypadkowo ten jest stuningowany z tego co widzę. So, we'll just see what this is. There's something fishy about this. I'll have a look. Oops, looks like I went for the wrong one. Sorry. Doesn't matter. Four eyes are better than two. But there was only one single one. That's not enough proof. We'll have to check the other spots. Which one first? Ojej, będziemy jeździć na farm. The farms looks promising. Then off we go. To mam pozabierać? Zabawki, czy jak? Ale zabawa. Nie no, fajnie. W końcu jakaś fabuła się do przodu pcha, że tak powiem. I 6 kilometrów. Sporawo. Przepiękny zakręt. Dobra. W sumie tak w nocy to nie miałem okazji za bardzo pojeździć. Zawsze jakoś to był dzień. Tak właśnie sobie pomyślałem, może w nocy szybciej samochody jeżdżą, będzie łatwiej złapać kogoś na tym, na przekroczeniu prędkości niż w dzień. Kurde. No nic, trzeba będzie kiedyś wyruszyć nocą na łowy, jak Batman. Tak swoją drogą, niedługo premiera właśnie nowego Batmana, bez Batmana. Dzisiaj czytałem, że będzie 30 klatek, nie będzie w ogóle opcji
60. Trochę lipa. Lubię, jak ma gra do wyboru. 60 klatek z gorszą trochę oprawą niż tylko 30 na stałe. Ale tego nowego Batmana chyba Warner robi. Jakaś ich grupa, a poprzednie części Rocksteady chyba robił, na pewno robił. Tak się teraz zastanawiam, czy może Warner kupił tą firmę i zmienił im nazwę. Jakoś się nie interesowałem. Ale pierwsze dwa Batmany, kurde, miodzik. Pamiętam. Fajna giera. Aż nabrałem ochoty zagrać. Wcisnąć się w lateksowe majty Batmana. Dwa i pół kilometra. O, to przynajmniej kilometry SUV. A nie, ja SUV-em jadę? Nie, kurde. Incognito przecież je jadę. No ale cóż, no, też się kilometry nabijają. Wiem, że jadę jak jadę, ale no, tak się prowadzi tę brykę. Sorry, że wymuszam tak. Fajnie jakby taki ten z ciężarówki mi wyskoczył, że mu drogę zajeżdżam i w ogóle. A tu policja. Nie no, wkurza mnie te światło na tym, na tej szybie. Jakby gwiazda mi się świeciła jakaś. Ej, spojrzałem się tam i od razu z pasa zjechałem. Dobra, myślę, że to będzie dobre miejsce. Akurat stacja benzynowa, długa, prosta. Może złapiemy kogoś, kogo szukamy. And because it was so nice, one more time from the top. Let's be thorough about this. Anyway, if the cars are gonna show, it could just as well be here. I hope you're right. Otherwise we could be here all night. I co, mam zrobić znowu to samo? Nie zakładam teraz kamizelki. Kit z tym. I cóż my tu mamy? Czerwonego teraz jakiegoś. Zakładają, że ja wiem, czego ja szukam. Aha. To może ja nie zaznaczyłem. Ten wygląda dosyć ciekawie. Ten żółty. To jakby miał obstawiać, to ten fioletowy, tak fajnie, jakby ślizgiem wjechał. I ten żółty też jest jakiś podejrzany. Dobra. So, what have we here then? There's something fishy about this. I'll have a look. Oops, looks like I went for the wrong one. Sorry. Doesn't matter, four eyes are better than two. Well, we've got a few items to work on, but there's one spot left. Shall we go there now or back to the station? Nie no. I don't want to miss anything. Let's carry on. Fine with me. Here we go. Jak już jadę, to jadę. Chyba, że ja nie zrozumiałem, czego mam szukać, ale coś to mówił o samochodach ze spoilerami i tak dalej. Myślałem, że okej jest. Chyba, że to jest takie upierdliwe, że niepotrzebnie to drugie zdjęcie zaznaczyłem. Albo scenariusz jest tak ustawiony, że trzeba jechać w trzy miejsca i koniec. W sumie niedaleko, to jeszcze się przejadę. Z ciekawości zobaczę. Uj.
spojrzałem się na czas nagrywania. Normalnie jak ten, jak w życiu. Nie można oderwać wzroku od kierownicy, bo się zjeżdża. Można spowodować wypadek, a tego nie chcemy. Inna sprawa, że niedziałające lusterka i tak deprymują. I ostatnia miejscowa zaraz. Ale zahamowałeś? To auto hamuje od razu jakby ten. Nie ma jakby bezwładności, tylko od razu staje w miejscu. I mogłaby trochę kierownica z opóźnieniem działać. Albo nie tak ostro skręcać, no. Lekko gałkę wychylę, już mam ten. Skręca na ostro. Gdzieś na dole. No to fajnie, idziemy. Tak, wiem, że czerwone. Sam sobie potem mandat wystawię. I? I ostatnia sesja zdjęciowa. Jak to powiadają. You can never have a decent race between all those lorries. They're still on the road even at this hour. That won't necessarily stop them. We know how little they care about other road users. Let's look around. Jak to mówią, do trzech razy sztuka. I co tym razem mamy? Nic nie widzę podejrzanego. Bo jak rozumiem, mam szukać podejrzanych samochodów z tuningiem. Jakieś spoilery, coś ten teges. Nie widzę żadnych spoilerów. To już w tamtym poprzednim miejscu było ciekawiej, bo tam był jakiś fioletowy, taki z oponami zmienionymi. A tu widzę, że nic nie widzę. Co, ten biały? Normalny samochód. Ten mnie intryguje. Van. No ale to nie tego raczej szukam. Dobra. Zaznaczę na hama wszystkie. I tyle. Let's see what you found. There's something fishy about this. I'll have a look. Oops. Looks like I went for the wrong one. Sorry. Doesn't matter. Four eyes are better than two. Let's call it a day then. I think we've got everything we need. Okay, back to the station then. Zaraz się okaże, że jak będziemy wracać na komisariat, to natkniemy się na podejrzanych. Zobaczymy, pożyjemy. Jest to 5 kilometrów to daleko. Thank goodness. So let's report back to Jan and Jess and tell them what we have found out. Czyli idziemy im złożyć raport, że co, nic nie znaleźliśmy. Ale lipa.
4 kilometry, 4. I... Oj. Temat przewodni odcinka będzie słowo uj. Chyba. Na godzinę. Czerwone dla mnie zawsze zielone. Kaczka do zebrania. Ciekawe, czy mogę ją zebrać. Na przystanku jest. Kaczuszka. No to tak z kaczuszką mi się skojarzyło, jak Jarek Kaczyński, prezes Jarosław, coś tam mówił, że wykupi wszystkie żabki. I od razu się memy pokazały, że nazwa żabka zostanie zmieniona na kaczka. Że będziemy chodzić nie do żabki, tylko do kaczki na zakupy. Ej, ci nasi politycy trochę odklejeni są ostatnio. A inflacja chyba 20% już. Super. O, lubiłem taki wbieg, że ser żółty kupować. Zawsze jakby 6,50 kosztował i było to dla mnie bardzo dużą kwotą, więc zawsze polowałem na promki. O, w tym tygodniu poszedłem, bo mi się skończył. Patrzę, całe 10 zł. Wiadomo, no nie skoczył od razu na 10 zł, ale tak było 6,50, 7, 7,50. I ostatnią cenę sprzed 2 tygodni, to pamiętam, że kosztowało 8 zł bodajże. Czy tam biedronkowo 7,99, jakoś tak. No teraz idę i od razu o 2 zeta skoczyło na 10 zł. Masakra jakaś. I ludzie nic nie mówią. Wszyscy siedzą w domu, nikt nie protestuje. Dobrze nam. Dobra, koniec polityki. Zaparkujmy. Przynajmniej jak odjechałem, to w radiowozie się ten, w tamtym, no, koguty wyłączyły cudownie. Pewnie akumulator siadł. W sumie może ja miałem nic nie znaleźć. Nie wiem. Się ma. Druga pani. Ej, wolałem jak stali się miejsce. Hey, you're back then. Well, what did you find out? How can you be so wide awake at... Probably because we're doing their work for them. Was it really that bad? You bet. Yeah, no. Stefan wanted us to simulate a breakdown so that we wouldn't be suspicious. Not a bad idea, come to think of it. It was clear that you are on his side. Were you at least able to find out anything new? Only in one of the marked areas were several tuned vehicles on the road. I'll highlight it here for you on the map. I'll add the photos to the file. Thanks, you two. Now we can continue our investigations in a more targeted manner. We'll let you know as soon as there's any news. Czyli... Coś znalazłem? Wszystkie lokacje sprawdzone. Jak jest X, to zaliczyło, czy jak? Ja chyba pojechałem we wszystkie miejsca, gdzie miałem.
co, pokazałeś jakieś nowe zdjęcie, coś tego? Nic? No dobra. To idę się przebiorę, co by już być gotowy na następny odcinek. I w następnym odcinku obadam już tą, ten nowe coś. Co mi doszło z 15 levelem. Czy tam rangą. Czyli prawdopodobnie to. Wygląda fajnie. No ale to już w następnym odcinku. Dzięki zatem za obejrzenie tego i gorąco oczywiście zapraszam na kolejne. Postaram się w miarę szybko nagrać. Okej, okay. Jeszcze raz dzięki, hej.